I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Kiedy to było? Dzień dobry krypto był ostatni raz chyba 2 miesiące temu, więc jaki to był dzień? Chyba 1 kwietnia. Coś koło tego. Phoenixa już nie ma 2 miesiące, ale Phoenix coś ma w planach, coś już tutaj szykuje i lada miesiąc? Może jestem na półmetku, może na 2/3 tego, co sobie zaplanowałem. W międzyczasie coś tutaj na bieżąco robię dla was, więc nie przejmujcie się. Phoenix będzie na pewno z powrotem. Tylko tak ostatnio zastanawiałem się, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i jak świat krypto reaguje na to. Akurat sobie spojrzałem, nie mam nawet czasu, żeby przeglądać, bo to, co robię teraz, to pochłania mnie w 100% i nie jestem w stanie nawet tutaj zejść z toru, bo gdybym tego nie zrobił, to bym tego nie zrobił nawet za 2 lata. To, co właśnie przygotowuję, jak Phoenix powstanie z popiołów po powrocie, tak? Bo inaczej bym musiał tutaj siedzieć codziennie i tworzyć, a jedno i drugie nie idzie niestety w parze. Więc tak na chwileczkę tylko z update'em. Phoenix żyje, wszystko się dzieje jak należy. Nie mam dostępu ani do Discorda, ani do Telegramu. Nie patrzę ze względu na to, że nad czymś pracuję. Z naciskiem na związane z krypto. Także nie bójcie się, to żadne ICO, ani te czy inne rzeczy. Więc to będzie na spokojnie w swoim czasie opowiedziane, jak już wróci Phoenix. Także jestem może w połowie, 2 miesiące, brakuje mi miesiąca, może 2. Zobaczymy dokładnie, kiedy Phoenix się pojawi, ale jestem, pamiętam o was, tęsknię oczywiście. No ale dobra, przejdźmy do tego, co chciałem tak na chwilę przejść, bo akurat w niedzielę miałem chwilę czasu i puściłem sobie tutaj X grosza i puściłem sobie Bentyna i był tam też Lechu, o ile dobrze pamiętam, chyba dzień wcześniej była audycja. No i też Majka z niedzieli obejrzałem sobie też tutaj na spokojnie i tak zastanawiałem się, jak świat krypto reaguje na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Z wiadomych względów to mnie bardzo interesuje, bo wiadomo, Stany Zjednoczone, nowy dom. No i tak się zastanawiałem, jak polskie media przedstawiają, a tym bardziej ludzie ze świata krypto. No i puścimy sobie za chwilę parę rzeczy, tylko zacznę od tego, żeby zawsze podchodzić z 2 stron. Może przedstawię to na w miarę oczywistym przykładzie. A więc spójrzmy sobie na to zdjęcie, tak? Jeżeli tutaj widzimy, nie wiemy, czy to jest ojciec, czy to jest osoba, która chce zaatakować to dziecko. Nie wiemy, czy to dziecko się dobrze bawi, czy ucieka, tak? Co potrzebujemy w normalnym życiu, żeby dowiedzieć się więcej na temat informacji tego akurat tutaj zachowania. No potrzebujemy oczywiście więcej informacji. Jeżeli jesteśmy z tej rodziny, no to wiemy, że na przykład, że to jest tata i tutaj sobie razem tańczą, świetnie się bawią z córką, nie ma problemu. Ale jeżeli nie wiemy i zastanawia nas ta cała sytuacja, to potrzebujemy oczywiście więcej informacji. Zanim pojawiły się media w świecie i zanim pojawiły się tutaj, można powiedzieć, newsy, no mieliśmy taki przegląd sytuacji, który był praktycznie w naszym DNA i nie musieliśmy się zbytnio zastanawiać, bo zawsze mieliśmy te informacje z 2 stron i to nas interesowało, bo to było bliskie nas, także to jest na przykład Stefan po lewej, a po prawej córka Natalia. O, można tak powiedzieć i nic tu więcej nie potrzebujemy, bo oni się na pewno świetnie bawią. No ale teraz żyjemy w takich czasach, gdzie media kreują tak naprawdę rzeczywistość i jeżeli czytamy sobie o rodzinie, której nie znamy, może się okazać, że media kreują to tak, że tej dziewczynce dzieje się tutaj coś złego na tym zdjęciu. Jeżeli nie mamy drugiej informacji z drugiej strony, czy to jest rodzina, tak naprawdę nie wiemy i ufamy jednej stronie. I to samo mamy w świecie krypto, gdzie jedni atakują drugich, gdzie od tego zawsze będę bronił, należy słuchać 2 stron, ale to samo mamy też w mediach i to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych. Także z jednej strony widzimy, że Donald Trump sobie nie radzi i po prostu dzieje się to, co się dzieje do tej pory, więc to już czytamy w polskich mediach i wiemy, że to jest zanim miał być wybrany, już tutaj miały być 3 wojny przedstawione, bo Donald Trump jest nieobliczalny. Za każdym razem, kiedy wjeżdżał do Korei Północnej, dowiadujemy się z różnych wiadomości, że może rozpętać oczywiście kolejną wojnę jądrową. Dlatego, że zaatakował w Iranie dowódcę, też tutaj mogła być jakaś wojna z tego, tak? Więc za każdym razem, kiedy dostajemy informacje z mediów, raczej Trump jest przedstawiany, można powiedzieć, czy to w Polsce, czy za granicą, w złym świetle.
No może poza małymi wyjątkami, jak na przykład 7 listopada 2019 roku tutaj na TVN-ie mogliśmy się dowiedzieć, że do USA pojedziemy bez wiz z Polski. Także poprzednie lata z innymi prezydentami do tej pory nie było to możliwe. Pierwszy raz dostaliśmy tak naprawdę możliwość wjazdu do Stanów Zjednoczonych na tym formularzu wniosku ESTA, gdzie to jest o wiele łatwiejsze wjechanie do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy karani, możemy to zrobić, przynajmniej z Wielkiej Brytanii można było to zrobić za pomocą poczty, bardzo łatwy sposób i po wielu latach udało się to osiągnąć. Ale kto by o tym pamiętał dzisiaj, to był jeden szczegół tak naprawdę z fajnych rzeczy, które nie udało się przez 15 czy 20 lat wprowadzić wcześniej, mimo wielkich obietnic poprzednich prezydentów. Ale przejdźmy może do ważniejszych spraw. Zacznijmy może od audycji Lecha i Szczepana. Tutaj wiele możemy się dowiedzieć na temat, co się na przykład działo. Dopowiemy parę tutaj spraw, a więc zacznijmy. Wyobraźcie sobie, że Twitter oznaczył tweet Trumpa jako pochwałę do nienawiści. Twitter od niedawna wprowadził ocenę treści, czy jakiś taki mechanizm fact-checkingu, który jest generalnie... Ja mam zawsze z tym mieszane uczucia, bo ja z jednej strony rozumiem, że fake newsy, hate i tak dalej, to są rzeczy, które no, nie chce się mieć tego na swojej platformie, a jednocześnie wiąże się to często z jakimiś konsekwencjami prawnymi. Nawet dla platform czasami, zresztą były różne przypadki. No ale teraz Twitter, Facebook wprowadzają nowe mechanizmy, które mają oznaczać jakąś treść jako ową wątpliwą, albo podrzucają nawet na Twitterze linki do faktów, że można sobie użytkownik sprawdzić sam, jaka jest sytuacja, więc sam wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. No i zdarzyło się w środę, że Trump nawoływał do przemocy, przecież może tak niekoniecznie wprost, ale Twitter oznaczył jego tweet jako właśnie zachęcające do przemocy. No i tak się burza oczywiście się wzbiła w powietrze, chmura dymu i kurzu. No i może przerwijmy na chwilę, żeby dowiedzieć się, o co chodziło w fact-checkingu tak naprawdę, bo Bentin troszeczkę tam poszedł po tym temacie, no można powiedzieć połowicznie, ale Donald Trump właśnie dodał, że nie ma szans, żeby w Stanach Zjednoczonych przeprowadzić kiedykolwiek, albo przynajmniej za jego kadencji, możliwości głosowania poprzez mail, czyli poprzez pocztę, bo warto sobie tutaj posłuchać, dlaczego nie tylko Donalda Trumpa, ale jest taka ciekawa strona jak The White House, czyli druga strona płotu, i posłuchać sobie tej właśnie pani, która dokładnie mówiła, dlaczego nie warto stosować dzisiaj głosów za pomocą maili, bo po prostu jest nagminne oszustwo. W Kalifornii na przykład było 120% wysłanych listów. Kalifornia jest przeciwko oczywiście Donaldowi Trumpowi, gdzie mamy tam też Hollywood, do którego przejdziemy chwilę później. W ostatnim tygodniu pojawiały się same informacje na temat, gdzie osoby dostają po 80-90 listów, gdzie jest jedna osoba zarejestrowana do tego, żeby można było głosować. Także dochodzi po prostu do, no powiedzmy, 86 na jeden adres. Pomnóżmy to razy 10 tysięcy, no to można już naprawdę niejedną tutaj elekcję prezydenta przełożyć na drugą stronę, ktokolwiek by to nie był. Więc w tym momencie, kiedy Donald Trump mówi o tym, że nie ma szans, żeby zagłosować w taki sposób, dostaje tutaj taki ticker, widzimy Get the Facts, czyli są wiadomości od razu z CNN, czy CNBC, czy z BBC o tym, że nie ma mowy w ogóle o tym, że mail powoduje jakiekolwiek oszustwa. Pamiętajmy, że media są po drugiej stronie tego właśnie pana, więc osoby, które zaczęły fact-checkingować Donalda Trumpa, były też po drugiej stronie. I tutaj właśnie dalej już wracamy do tego, o czym mówi Bentin, a za chwilę Mike.
Jak to zobaczył, to po prostu ze złości się stwierdział i po prostu zrobiła się taka, zrobiła się duża dymowa. Denta, będziecie blokować? Ja tu rządzę. Tak. Jeszcze wiesz, jak kogo oznaczać, ale Trumpa, to chyba wiesz, Jack Dorsey musiał wiedzieć, że na pewno będą z tego jakieś reperkusje. I wyobraźcie sobie następnego dnia, czyli wczoraj, Trump podpisuje executive order, po prostu ja już widzę, jak on to podpisywał, po prostu, nie, to dzisiaj podpisał, wczoraj rozkazał zrobić. I okazuje się, że według tego executive order, na tyle, na ile ja się zdążyłem zorientować, bo wiecie, to są akty prawne, które mają wpływ na wiele innych aktów prawnych, ale okazuje się, że do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych takie platformy jak Facebook właśnie, czy Twitter, były traktowane jako forum publiczne, gdzie każdy może mówić, co chce. A ten właściciele platformy nie odpowiadają za treści, które tam są. Tak. Tak, i że właściciel nie odpowiada za treści. A Trump mówi, w executive order mówi, ale jeśli platforma oznacza, bądź krytykuje, bądź jakkolwiek flaguje tą treść, to wtedy nie jest już forum, tylko jest już publisherem. I muszą go obowiązywać takie same prawa, jakby był gazetą na przykład. No i teraz widzimy, akurat nam się Bentyn w ciekawej pozie zapisał, sorry Benty, ale widzimy, o co tak naprawdę chodzi. Jeszcze połowa biedy by była, gdyby ta osoba, która robi fact-checking, była na płocie, można powiedzieć jak Fenio, czasami sobie siedzi i patrzy na lewą i prawą. Ale w momencie, gdy osoba, która robi fact-checking, mówi, że są naziści czy faszyści w White House, no to widzimy, po jakiej stronie ten fact-checking najczęściej będzie, korzystając z tak zwanego, często tutaj Donald Trump mówi, fake news. Warto sobie też posłuchać generalnego prokuratora, dokładnie, który mówi, jak taki executive order ma wyglądać. I tutaj nawet świetnie wytłumaczył Bentyn. Dokończmy tylko, żeby go nie zostawiać w takiej pozie oczywiście. I powiało zimnym, powiało tutaj mrozem na rynku social mediów i zobaczymy, jak się dalej sytuacja będzie. No, kto to mieczem bojuje. No właśnie, od miecza ginie. No i właśnie, czy kto od miecza wojuje, to od miecza ginie. Zastanawia mnie to jedno, dlatego że zawsze walczyliśmy o to, żeby Facebook, YouTube czy inne tutaj platformy społecznościowe właśnie nie miały takich czy innych możliwości, bo wiemy, że często na YouTubie kanały, które mówią o drugiej stronie, niewygodnych dla powiedzmy mediów czy centralnego punktu zarządzania YouTube'em czy inną platformą, takie kanały często są albo nie mają możliwości oczywiście tutaj zarabiania, bo po prostu nie jest to zgodne z reklamami, co można się zgodzić w niektórych przypadkach, ale też często są usuwane te kanały. W momencie, gdy teraz będziemy robić taki fact checking przy każdej ważnej informacji, to jest tak jak mieliśmy tutaj szlifowanie mediów, że media kształtują nam, co mamy myśleć. A wiemy, że na YouTubie czy na Facebooku często te kanały były też i usuwane, albo nie można było rozmawiać. Przykłady, na przykład szczepionki, albo osoby, które mówiły przeciwko szczepionkom. Mamy dwie sprawy, które są zupełnie odwrotne. Jedna bardziej głośna, gdzie mogła się wypowiadać na takiej platformie publicznej, druga nie miała tego wyboru, bo zaraz tutaj algorytmy wchodziły do oczywiście ruchu, więc wtedy nie jesteśmy w stanie ocenić prawdziwej sytuacji, tak jak w przypadku tego wspomnianego zdjęcia. Więc uważam, gdyby ktoś inny wyszedł z taką wiadomością, nie Donald Trump, zupełnie inaczej byśmy, wydaje mi się, myśleli, to jest naprawdę ciekawe, to co próbuje tutaj zrobić, ale tylko dlatego, że Donald Trump próbuje tutaj zrobić, chociaż Mike nawet tutaj ciekawie mówi. Posłuchajmy. No, także wierzę w to, że Donald zrobi porządek z YouTube'ami, Facebookami i tak dalej, że skończy się cenzura treści konserwatywnych i tego typu rzeczy. Pójdziemy do Darknetu. Znaczy nie, wiesz co, on chce zrobić coś takiego, bo nawet wypowiedział, że koniec cenzury. Jak jesteście forum publicznym, to nie macie prawa cenzurować. Tak jak to miało być, bo oni wymyślili coś takiego, bo w Stanach jest generalnie taka regulacja, że jak jesteś forum publicznym, to
Nie możesz cenzurować, poza takimi treściami, jakieś pornografia i tak dalej, rzeczy nielegalne, ale jednocześnie nie odpowiadasz za to, co jest publikowane na twojej platformie. Czyli teoretycznie nie ponosisz odpowiedzialności za różne rzeczy. A z kolei jak jesteś wydawcą, to wtedy możesz robić co chcesz, możesz powiedzieć, że ten artykuł twój mi się nie podoba i ja go nie publikuję, ale jednocześnie ponosisz odpowiedzialność za wszystkie teksty, jakie są u ciebie, wydajesz i tak dalej, nie? A YouTube chciałby być i tym, i tym. Pełna cenzura i jednocześnie zero odpowiedzialności. Dokładnie. No i tutaj nic dodać, nic ująć. Po prostu, jeżeli byśmy posłuchali tutaj pana Barr, czyli prokuratora generalnego, ile dobrze pamiętam, może mnie poprawcie, on dokładnie tłumaczy, że ta rzecz, która miała powodować to, że forum publiczne było forum publicznym albo jest forum publicznym, została tak naprawdę nadszarpnięta i to już srogo, gdzie już zaczyna się ten fact-checking, edytowanie i inne nieprzyjemne niestety sprawy. Dlatego uważam, gdy media zaczynają wtrącać się i to za bardzo, tak jak teraz usłyszymy tutaj po angielsku, najpierw puszczę, potem powiem, co ta pani powiedziała. And I think that the dangerous, you know, edges here are that he's trying to undermine the media, trying to make up his own facts, and it could be that while unemployment and the economy worsens, he could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think, and that is our job. W tym przypadku mamy powiedziane to, że rolą mediów jest właśnie kreowanie rzeczywistości, a nie Donalda Trumpa za pomocą fake, powiedzmy, newsów z jego strony, jak na przykład upadającej ekonomii. Pozwoliłem sobie sprawdzić tak na chwilę, jak ta ekonomia upada, bo wiele polskich newsów, polskich ekspertów też mówiło, że już po prostu wracamy do 2016 roku, zanim Donald Trump został wybrany prezydentem. No i widzimy 2016 rok, byliśmy gdzieś tutaj na 2000, powiedzmy, spadliśmy oczywiście do 2300, ale już mamy 3000 w tym momencie, jeżeli chodzi o S&P 500, czyli nie do końca widzimy, że tutaj jest upadek ekonomiczny, oczywiście dodruk dolara i to, co się wydarzyło w 2008 roku, razy ileś jest, ale nie mówimy jeszcze o upadającej ekonomii, jak ta pani prezenterka przekazała nam chwilę wcześniej. Także widzimy, że to jest mediów rola. This is our, that is our job. Tak jak tutaj w tym przypadku mówi ta pani, więc no, mamy tutaj pół sytuacji, jakie możemy się dowiedzieć właśnie z tej analogii, którą zastosowałem na samym początku. Przejdźmy może do tego, jak Donald Trump radził sobie oczywiście z koronawirusem. Świrusem, można powiedzieć, tak? Z jednej strony wiemy, jak media przedstawiały w Polsce, więc tego chyba nie muszę tłumaczyć. Żeby wpisać w Google w polskim Trump zakazuje lotów z Chin, pierwszą wiadomość chyba mam dopiero na czwartej stronie. Także nie wiem, dlaczego Google nie ma tej informacji dużo, dużo wcześniej na temat zakazu z Chin. Mamy na przykład 31 stycznia i Donald Trump zakazuje lotów z Chin do Stanów Zjednoczonych. I po tych właśnie wiadomości w newsach, albo bardziej gdzieś tutaj na tych platformach wszystkich, które przeglądałem jeszcze w owym czasie, było wiele wiadomości na temat, że Trump jest rasistą ze względu na to, że wprowadza tylko dla Chin, a nie innych i że to w ogóle nie ma jakiegokolwiek sensu. Mimo tego, że 20 parę dni później pani Nancy Pelosi, która jest zupełnie z drugiej strony partii, czy z przeciwnej partii, gdzie można powiedzieć, tutaj jest po stronie i Obamy, Clintonów i całej tej śmietanki, wychodzi do Chinatown w San Francisco i mówi, że nie ma się czego bać, możemy wychodzić spokojnie, ze spokojem, każdy może sobie tutaj wejść na ten market. To, co gada Trump, to są głupoty, powinniśmy bez masek chodzić, wszystko jest tak, jak należy. Po prostu nie bójmy się o nic, wszystko powinno być tak, jak należy. Także widzimy, że z jednej strony mamy zupełnie inne informacje, które dochodzą do nas, bo wiemy, że najpierw Donald Trump zakazuje z Chin, nagle tutaj przeciwna strona mówi, nie, nie, można spokojnie do Chinatown w San Francisco chodzić, tutaj nic się nie dzieje, zobaczmy
pewną informację, która też tutaj jest ciekawa, a nie było ją łatwo znaleźć, także zobaczmy 7 lutego 2020 roku, czyli pod koniec stycznia Trump zakazuje Chinom przelotu do Stanów Zjednoczonych, tutaj też lot idzie za ciosem i też 9 zakazuje, ale mamy tutaj informacja o tym, że Chiny chcą, by lot jak najszybciej wznowił połączenia. Już 7 lutego mamy informację, koronawirus nadal szaleje w Chinach. ONZ przyznaje, że na tym etapie nie ma jak się przed nim bronić. Tymczasem ambasador Chin twierdzi, że zawieszenie lotów do Pekinu przez lot to ślepe naśladowanie innych i chce, by lot jak najszybciej wznowił połączenia z Chinami. Mam nadzieję, że lot jak najszybciej przywróci połączenia z Warszawy do Pekinu, do czego korzystając z okazji namawiam. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o opinie naukowe na podstawie faktów, a nie w związku ze ślepym naśladowaniem innym, mówi w rozmowie Rzeczpospolitą Liu Gongyang, ambasador Chin w Polsce. I zobaczmy, jak stwierdził, niektóre kraje, w szczególności Stany Zjednoczone, zignorowały zalecenia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, i forsują wprowadzenie własnych środków ograniczających, takie jak podniesienie poziomu ostrzeżeń dla podróżujących do Chin, zakaz lotów do państwa środka dla obywateli Stanów Zjednoczonych, a nawet zakaz wpuszczania do kraju obcokrajowców, którzy w ciągu ostatnich 14 dni odwiedzili Chiny. Także widzimy, że Chiny nie były za tym, żeby lot też tutaj wprowadzał podobny i naśladował Stany Zjednoczone, bo przecież nie ma żadnego problemu. I Stany Zjednoczone przeciwstawiły się zaleceniom WHO, czyli oczywiście Światowej Organizacji Zdrowia, więc Stany Zjednoczone popełniły wielki błąd, przeciwstawiając się oczywiście zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia, a tym bardziej też Chin. Także ciekawie, nie? Widzimy, że Donald Trump jest niestety, ale rasistą, bo z jednego kraju tylko zabronił. Potem powiedział, że tak naprawdę to jest chiński wirus, bo pochodzi z Chin. Znowu zostaje nazwany rasistą przez media, bo nazywa to właśnie chińskim wirusem. No nie wiem, jak Hiszpanka się nazywa, czy każdy, kto wypowiada, że była kiedyś Hiszpanka, taka grypa, to też jest rasistą. No, nie mnie oceniać, ale ja wam pokazuję po prostu drugą stronę, żeby niektóre informacje na pewno słyszeć o nich pierwszy raz. Wróćmy na chwilę jeszcze do Nancy Pelosi, która mówi, że należy wyjść do chińskiej dzielnicy, nie ma problemu. I parę dni później oskarża Donalda Trumpa o to, że za późno zareagował. Czyli zobaczcie, jaka hipokryzja praktycznie tutaj się dzieje z partii przeciwnej, czyli Nancy Pelosi. Tego chyba już tutaj nie muszę jeszcze raz tłumaczyć. I potem mamy 11 marca 2020 roku i już mamy zakaz lotów z Europy też do Stanów Zjednoczonych. I tutaj już razem ze Światową Organizacją Zdrowia, która ogłosiła epidemię, wtedy też mamy jeszcze większe tutaj zastosowania ze Stanów Zjednoczonych. Także wydaje mi się, że nawet nieźle poradził sobie w tym przypadku, bo pamiętajmy, że te wszystkie modele, które zostały tutaj zastosowane w przewidzeniu, ile osób ma niestety zginąć z powodu koronawirusa, to było w milionach osób oczywiście na całym świecie. Wyszło to oczywiście z Imperial College w Londynie, także trzeba sobie spojrzeć też, kto często daje też na ten college jakieś źródło, nie tylko na te właśnie pieniądze, na różne no, związane z tym statystyki, które potem są wydawane nie tylko w tym przypadku, ale też w przypadku klimatu, zmian klimatycznych na całym świecie, gdzie próbuje się dodać nowe podatki, żeby walczyć z globalnym ociepleniem. Jeżeli tak samo statystyki wyglądają, jeżeli chodzi o klimat, jak w przypadku koronawirusa, no to wiele nam pozostaje do życzenia w tym przypadku. Ale przejdźmy może dalej. Około 30 marca w Nowym Jorku pojawia się statek o nazwie Comfort, który jest przeznaczony dla pacjentów niezwiązanych z COVID. Czyli można tam sobie leczyć w przypadku oczywiście jakichś zatłoczonych sytuacji w szpitalach. Wiemy, że w tym czasie na TikToku często widzieliśmy też świetną zabawę, jeżeli chodzi o szpitale i to, co się działo w Stanach Zjednoczonych i niekoniecznie na całym świecie pojawiały się świetne filmy, jak się to staw medyczny bawi, gdzie widzieliśmy gdzieś tam z tyłu jakieś wolne łóżka. No ja mam teraz tylko takie jedno pytanie. Skoro był statek w Nowym Jorku, który mógł się zająć pacjentami niezwiązanymi z COVID, a ci z COVID mogli wejść do
szpitala normalnego, być leczeni, to dlaczego w Nowym Jorku właśnie pan Cuomo, czyli gubernator, dodaje tutaj nakaz kierowania pacjentów z COVID do domów starców? O co tutaj chodziło? Wiemy, kto najbardziej był narażony. Dlaczego w taki sposób, gdzie statek jest w porcie, po 23 dniach zostaje odesłany, bo tylko 179 pacjentów zostało tam skierowanych. Dlaczego właśnie Nowy Jork decyduje się na to, żeby wydać taki rozkaz? Chyba jeszcze jeden stan oprócz tego wydał taki rozkaz, żeby kierować pacjentów pozytywnych z COVID do domu starców. Nie wiem, czy to newsy przekazały w Polsce, czy nie, bo często sobie odpuszczam newsy z drugiej strony, ale też chcę spojrzeć w razie czego, czy druga strona płotu informuje o różnych rzeczach lub nie. No to może warto sprawdzić statystyki, bo często widzimy, że 105 tysięcy już na przykład 31 maja zmarło ludzi w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że Donald Trump daje wolną rękę, czyli tutaj gubernator każdego stanu, żeby zarządzał tak jak najbardziej potrafi w sprawach kryzysowych. Daje wolną rękę, no jeżeli potrzebują jakiejś pomocy, nie ma problemu, wtedy Donald Trump wychodzi z taką propozycją. Także sobie zobaczmy, jak wyglądały 19 maja i tutaj mamy podzielone to na republikanów po lewej, czyli formacja Donalda Trumpa, po prawej mamy demokratów, czyli formacje oczywiście, można powiedzieć, Hillary Clinton, Bernie Sandersa, teraz też oczywiście osobę, która startuje jako kandydat na prezydenta, czyli jest to Joe Biden. No i mamy też oczywiście Obamę, który był prezydentem przez 8 lat. Więc 70 tysięcy jest ofiar śmiertelnych właśnie w Nowym Jorku najwięcej. 28 tysięcy, zobaczcie, czy to nie jest związane z rozkazem osób, które zostały kierowane pozytywne do domów starców. Nie wiem, nie mnie oceniać. Po lewej stronie mamy 9 tysięcy od republikanów. Zobaczcie, jakie to są różnice. To samo się ma, jeżeli chodzi o demokratów, którzy mają najwięcej stanów teraz w bankructwie, można powiedzieć, w groźbie bankructwa. I teraz, gdy Donald Trump był zapytany o to, czy ze względu na COVID, to co się dzieje, te stany, które niestety bankrutują, czy będzie dla nich tutaj jakiś ratunek też finansowy, nie tylko dla ludzi, czy firm, czy linii lotniczych, ale też czy dzięki temu COVID-19, czyli temu koronawirusowi, uda się wybronić. I Donald Trump stanowczo zaprzeczył, że problemy zaczęły się dziać już dużo wcześniej i COVID, czy powiedzmy tutaj sytuacja związana z bankructwem danego stanu, nie jest związana z tymi ostatnimi wydarzeniami. Jeżeli potrzebują w jakiś inny sposób, mogą się zgłosić oczywiście, no ale ludzie widzą i mogą sobie porównać, które stany są demokraci, którzy są republikanie i wtedy podjąć decyzję przy następnych też oczywiście wyborach w tym przypadku. No ale widzimy, że tutaj różnice są naprawdę różne, jeżeli chodzi o 70 tysięcy od demokratów, a tylko 10 albo niecałe 10 tysięcy od republikanów w tych stanach. Komuś tutaj zależy, żeby te przypadki śmiertelne wyglądały jak wyglądają, niestety. No i przejdźmy może dalej. Potem na przykład mamy takie banery w Nowym Jorku: Cuomo, zabiłeś moją mamę. Zobaczmy sobie na ten tweet przedstawiający mamę jednego z osób, które była właśnie w takim domu starców. To jest zdjęcie po lewej 7 marca 2020 roku, czyli kolejne urodziny tutaj świętuje osoba. Parę tygodni później, już po prawej stronie, złamane żebra, złamane różne inne rzeczy, odwodniona też wątroba i pozytywny COVID już niestety. I osoby będą teraz pytać po prostu, dlaczego takie rozkazy wychodziły na przykład w Nowym Jorku. Do tego przykładu chyba już nie muszę wracać, że 24 lutego też oczywiście partia demokratów była za tym, żeby wychodzić też tutaj do Chinatown.
w San Francisco, bo wszystko było tak jak należy, także komu zależało, żeby właśnie do Chin, skoro Chińczycy już nie mogą przylecieć, to może warto do właśnie Chinatown wyjść w San Francisco w punkcie kulminacyjnym, można powiedzieć, tego korona, w tym przypadku nie świrusa, tylko wirusa, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych. Czyli może jeszcze wróćmy do historii, jak to się miało od zeszłego roku. Czyli wiemy, że Trump pozostawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, która przegłosowała impeachment, tak zwany, czyli po raz trzeci w historii, 19 grudnia 2019 roku, Izba Reprezentantów przegłosowała wśród artykuły impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tym samym Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia. O jego losie decydować będzie Senat. Czyli chodziło tutaj oczywiście o kolaborację, można powiedzieć, czy sprzedanie kraju na Ukrainie. To jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj właśnie oskarżony o to jest Joe Biden i jego syn, który zasiadał w głośnej sprawie, która jest pod nazwą Burisma. I tutaj by trzeba to śledzić w tym przypadku. A tutaj się okazało, że po pokazaniu, jak naprawdę odbywała się rozmowa, czyli upublicznieniu tej rozmowy pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy, o sprawdzenie tego, czy coś było nie tak. Oczywiście pojawił się tam whistleblower, czyli informator, i na podstawie właśnie tego informatora, który jak już trzeba było się stawić w sądzie, to już nikogo nie było. Czyli można było powiedzieć, że to było zrobione dla mediów, żeby po prostu o czymś rozmawiano. Gdy 15 stycznia 2020 roku wiadomo było, że nic z tego nie będzie, pojawił się koronawirus, można powiedzieć, w tym przypadku. No nie do końca, bo wiadomo, że osoby umierają, więc trzeba być tutaj fair w stosunku do osób, które niestety nie radzą sobie z różnych względów z koronawirusem, czy to jest dodatkowa choroba, czy po prostu niestety zmarła w wyniku tej choroby, ale widzimy, że koronawirus też pomału już się teraz kończy. No i przechodzimy teraz w kolejny etap, który właśnie się teraz zaczął. Więc mamy w tym momencie do tego, co o czym mówił ostatnio X-Grosz, czyli rozruby w USA, i widzimy, że tutaj naprawdę się nieciekawie zaczyna dziać. No i widzimy, że prawdopodobnie za tymi zamieszkami stoi Antifa. Więc Antifa prawdopodobnie jest też sponsorowana przez pana George'a Sorosa, który dokładnie powiedział to dla niemieckiego Bilda we wrześniu 2014 roku, że tak naprawdę zniszczy Stany Zjednoczone, bo będzie organizował i fundował czarne etniczne grupy, które będą tutaj w bardzo prosty sposób mogły być manipulowane do tego, żeby właśnie takie riots zacząć. Czyli to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, że z jednej strony jest tutaj przyznanie się praktycznie do tego, co się dzieje ze względu na George'a Sorosa. Inny słynny cytat George'a Sorosa to jest: zniszczenie Ameryki to będzie kulminacyjny punkt mojej pracy w życiu. Więc no widzimy, że nie pawa tutaj dobrym podejściem do Stanów Zjednoczonych, a na pewno nie do konstytucji, która w Stanach Zjednoczonych jest ostatnio przez ostatnie rządy, można powiedzieć, tutaj lekko nadszarpnięta albo zagrożona. Przynajmniej próbowało się odebrać w Stanach Zjednoczonych już nieraz za pomocą różnych tutaj spraw prawo do broni. I często są też wykorzystywani kryzysowi aktorzy, do których za chwilę przejdziemy. Czy we wszystkich przypadkach? No na pewno nie, ale w wielu przypadkach dochodzimy do dowodów, że tak się po prostu też dzieje. W tym przypadku na przykład mieliśmy tą osobę w różnych sytuacjach, gdzie nagle w jednej sytuacji straciła syna, w innym stanie nazywała się zupełnie inaczej i inaczej tutaj też do niej podchodzono, i ona nie chciała modlitw, nie chciała innych rzeczy, chce tylko, żeby zniesiono prawo do broni, bo jej syn właśnie zmarł. No potem niestety okazało się, że ta pani ma różne nazwiska i w różnych sytuacjach jako kryzysowy aktor występowała. Czy to samo mamy w przypadku właśnie tego pana? Nie wiemy. Na pewno jest zadziwiające to, że
i George Floyd, czyli osoba, która została prawdopodobnie zamordowana albo zamordowana przez tego policjanta w biały dzień, pracował właśnie George Floyd z tym policjantem, czyli Derek Chauvinem, w jednym klubie, w Security Club, przez 17 lat. To jest zadziwiające, tak? I nagle też policjant został przywrócony do służby tuż przed tym zdarzeniem. Inne też tutaj media podają. To jest oczywiście do zweryfikowania, czy to naprawdę się wydarzyło, więc nie mnie to oceniać, ale to też wydarzyło się oczywiście w stanie, który jest zarządzany przez demokratów, czyli po stronie Obamy, po stronie Hillary Clinton, po stronie tutaj właśnie tej nacji, czy Joe Bidena. Czy im to na rękę? Można tak powiedzieć, że te zamieszki, które się teraz wydarzyły, wiadomo, jeżeli to, co się wydarzyło, jest prawdą, należy się szacunek osobie zmarłej i należy się też oczywiście marsz czy strajk w jakikolwiek sposób, który można przejść pokojowy. Ale w momencie, kiedy się zaczyna tutaj używać broni do tego i Antifa zaczyna przejmować kontrolę, i jest na to wiele filmów na YouTubie, gdzie nagle gdzieś tutaj w miejscach, które są praktycznie te zamieszki, dodawane są gdzieś tutaj cegły na dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej się pojawiają, które są dowiezione. Jak się okazuje, zobaczmy, co ta pani nam przekaże, dokładnie skąd. Are you guys ready for this? The brick pellets are being dropped off for the rioters and Antifa by Acme Brick Company. Guess who owns Acme Brick Company? Berkshire Hathaway and Bill Gates recently stepped down from the board. It's also owned by the Marmon Group in Chicago, who was founded by none other than J. Robert Pritzker and Berkshire Hathaway. Welcome to the rabbit hole. Także widzimy, że nawet te cegły, które są dowiezione na miejsce, w miejsce, gdzie powinny się odbywać właśnie te riots, czyli zamieszki, żeby po prostu brać taką cegłę przez Berkshire Hathaway, czyli związane oczywiście tutaj z nacją, można powiedzieć, Warrena Buffetta i Gatesa, którzy nie są niestety po stronie lub stety po stronie Donalda Trumpa. Tutaj mamy też z Antify osoba, która jest praktycznie synem Sorosa, Alex Soros, który działa w organizacji, jest powiązany z Antifą i często robił sobie tutaj zdjęcia, wiadomo z jakimi osobami, czyli z demokratami. To jest też zadziwiające, że komuś musi być na rękę w tym momencie, żeby właśnie udowodnić, że skoro koronawirus nie pomógł, teraz może pomogą zamieszki. Pamiętajmy, że jeszcze jest jedno stadio i jak to nie wypali, to jeszcze są posądzenia o gwałt nagle, tuż przed wyborami się wydarzają. Także jeszcze jesteśmy na tym poziomie, ale widzimy, że coś tutaj jest nie tak. Za pokojowym nie ma problemu. Każdy może tutaj wyjść, ale w momencie, gdy pojawiają się takie rzeczy, jeszcze osoby, które są fotografowane lub filmowane, które płacą ludziom na tych właśnie zamieszkach, żeby jeszcze więcej szkód robiły, no to coś tutaj jest, można powiedzieć, delikatnie nie tak. I teraz pamiętacie statystyki, które mieliśmy, jeżeli chodzi o demokratów, republikanów, o śmierć w wyniku koronawirusa. Mieliśmy też bankructwo w danych stanach, gdzie najczęściej było to po jednej stronie. Teraz mamy tak samo największe szkody. Gdzie są to? Znowuż mamy Nowy Jork i te stany zarządzane właśnie przez formacje, które no, nie na rękę, żeby Donald Trump wygrał w kolejnych wyborach. Czyli widzimy, że zarysowuje się taki pattern, jak to się mówi, wzór. A to nie wszystko, bo mógłbym dodać jeszcze parę informacji na ten temat. Na przykład w Nowym Jorku wypuszczano od razu osoby, które aresztowano w stanie Nowy Jork na tych wszystkich zamieszkach, gdzie w innych stanach od razu zostali tutaj dalej przetrzymywani, żeby nie wracali na ulicę. Zapraszam też na kanał Project Veritas, który pokazuje dokładnie, czym jest Antifa, jak jest zarządzana. Już w przeciągu 2 godzin ma ponad 1 000 000 wyświetleń ten film, ukazujący, czym jest Antifa od środka. No jeszcze jeden taki przykład właśnie z tych stanów, gdzie są zarządzane troszeczkę inaczej, jak te lepsze stany zarządzające w tym momencie, to jest wypuszczenie więźniów z COVID-19.
z miesiąc wcześniej, gdzie słyszeliśmy o tym, że ze względu na COVID osoby są też wypuszczane z więzień, a potem czytamy właśnie o takich wiadomościach, gdzie osoba, która została wypuszczona z więzienia ze względu na koronawirusa, dusi kobietę, wraca do więzienia 27 maja tylko po to, żeby znowu zostać wypuszczonym po tym, jak ktoś uiścił opłatę $47,000, oczywiście do momentu pewnie sprawy sądowej, ze względu na koronawirusa po raz drugi zostaje wypuszczony tutaj w tym stanie. Zobaczmy, czyli mamy Colorado, możemy sobie to w bardzo łatwy sposób wpisać: Colorado, Republican or Democrats, i wtedy wiemy, kto został wybrany. Mamy 17 demokratów, 12 republikanów, no i wiemy wtedy też, kto zarządza czym w danym stanie. Także jeżeli widzicie statystyki dzisiaj, należy sobie zobaczyć najpierw, w jakim stanie to się dzieje, bo tam jest co stan to obyczaj i kto zarządza danym stanem, i wtedy dopiero sprawdzić, czy to nie jest event pod wybory. Jak największe spustoszenie, czyli ci wszyscy, którzy są po drugiej stronie Donalda Trumpa, plus newsy oczywiście, no a tam, gdzie się dzieje mniej, a to, co jest powiedzmy pozytywniejsze, albo to, co się dzieje teraz tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie wpisali Obama Gate czy Pizza Gate na Twitterze, to jest ukrywane. W ogóle pytań nie ma przez media na ten temat, a się dzieje bardzo wiele. Jeżeli Nowy Jork sobie nie poradzi, Donald Trump powiedział, że wyśle tam wojsko. No i właśnie to się dzieje w tym momencie, gdzie po dwóch dniach policja, która praktycznie jest fotografowana w momencie, gdy ktoś robi graffiti z boku, patrzą, przyglądają się spokojnie. Nieważne. To jest po prostu Nowy Jork. Ale przejdźmy może do kolejnych wiadomości. Pamiętajmy, że takie zamieszki w przeszłości doprowadziły do obalenia Muammara Kaddafiego. Wiemy, że Kaddafi chciał stworzyć tutaj gold dinara, czyli coś, co mogło zagrozić pozycji dolara, i chciał też stworzyć Afrykańską Unię. No i potem niestety wiemy, jak to się zakończyło po takim pomyśle Kaddafiego, gdzie też zaczęły się bardzo podobne sprawy, jak tutaj w przypadku Donalda Trumpa. Oczywiście to się działo za panowania poprzednich tutaj prezydentów, także widzimy, że jest tutaj jakieś delikatne połączenie tego wszystkiego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, możecie sobie zobaczyć też ten film, który dodam w opisie, od Ukrainy do Stanów Zjednoczonych. Co te wszystkie kraje łączy, jeżeli chodzi o poprzednie rządy pana Sorosa i tego, co wprowadzał w tych krajach, i tego, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Więc możecie sobie tutaj na spokojnie tą stronę medalu zobaczyć. I tutaj dowiecie się naprawdę wiele o historii tego, co się działo i w Jugosławii, i można powiedzieć na Ukrainie. Czy się zgadzacie z tym, czy nie, to już jest wasza sprawa. Macie też rozmowę pana Bidena z Petro Poroszenko, czyli z prezydentem oczywiście Ukrainy, gdzie dochodzi tutaj do zdrady, można powiedzieć, kraju. No i inne ciekawe fakty. Warto sobie zobaczyć ten film, dopóty Feniks nie wróci, żeby zobaczyć po prostu drugą stronę, jak to się tutaj wszystko odbywało i kto to wszystko sponsorował. Warto też sobie sprawdzić głosy starszych osób i zobaczyć, jakie one miały zdanie na ten temat. It is not enough for America's future that some participate and others don't. We have been given an extraordinary blessing, and at this moment in time, our country needs us, and we need people like George Soros, who is fearless and willing to step up when it counts. So please join me in welcoming George Soros. It is the first time that I feel that I need to stand up and do something really and become really engaged
in the electoral process in this country. A dlaczego fake media często tutaj Donald Trump przytacza? No tutaj mamy na przykład osobę, małego chłopca można powiedzieć, który został wykorzystany przynajmniej 3 razy przez media w różnych sytuacjach. Czyli mamy Connor Wilmot 13, który zmarł, można powiedzieć, na COVID jako 13-letni chłopiec w Wielkiej Brytanii. Wcześniej gdzieś tutaj coś zobaczył na internecie i to niestety przerodziło się w złą sytuację, też pewnie zmarł. No i tutaj mamy też inne lata, gdzie są wykorzystywane te same osoby praktycznie w różnych innych sytuacjach. Tu mamy wiadomość ze wczoraj, gdzie jakaś stacja przedstawia tutaj w Filadelfii, co się dzieje, a tak naprawdę to jest z filmu World War Z. Z official trailer widzimy, że ta sama sytuacja, tak jak mieliśmy sytuację z COVID-em, gdzie włoski szpital był przedstawiony w CNBC czy w jakichś newsach w Stanach Zjednoczonych, teraz nawet tutaj wykorzystują po prostu też z jakiegoś trailera, czyli filmu, można powiedzieć, pełnometrażowego, że to się właśnie dzieje w Filadelfii. Także fakes media, można powiedzieć, że często to słowo jest określane, no można powiedzieć, prawnie. Mieliśmy też sytuację doktora, 29 lat, która, można powiedzieć, zmarła, czy 28 w tym przypadku, doktor Manisha Patil w Indiach, niby w przypadku koronawirusa. Okazało się, że potem to nie była informacja prawdziwa. Też w Stanach Zjednoczonych jeden doktor chyba miał 29 lat, i też potem jedna z mediów przyznała się do tego, że faktycznie to nie była prawdziwa informacja. Także coś w tym jest. No i na końcu mamy Hollywood, do którego mówiłem, że przejdę na sam koniec. I właśnie osoby sław, które te osoby, które biorą udział w zamieszkach, tak naprawdę wpłacają kaucję na te osoby i je ratują, żeby po prostu za chwilę się mogły pewnie pokazać też w innych stanach i zawalczyć właśnie o tą osobę, która zmarła w przypadku tego aktu policjanta. Niestety to się nie zamieniło, tak jak już mówiliśmy, w pokojową przygodę, tylko już mamy zamieszki, na szczęście wyolbrzymione też przez media. Także do tego też trzeba podejść od tej strony, że pewnie to, co widzimy, tak jak pokazaliśmy przed chwilą, jest troszeczkę wyolbrzymione. Więc zostawiam Was z tym. Pokażę Wam na końcu, jakie możecie z drugiej strony płotu śledzić, dopóki Fenio nie wróci wiadomości, a ja się zajmę tym, co się zajmuję do tej pory i obiecuję, że miesiąc, półtora i powinienem, może tutaj, może dwa, o, i powinienem tutaj wrócić, ale z czymś bardzo ważnym, bo wydaje mi się, że to, co teraz robię, mimo tego, że dzisiaj nie była audycja o krypto, a z Bitcoinem gdzie jesteśmy? 2 miesiące wcześniej, można powiedzieć, byliśmy na tym samym poziomie. 10,5 tysiąca. Ostatnią audycję robiliśmy chyba 10,5 tysiąca. Jeżeli przebijemy tą granicę, będzie świetnie. Jeżeli nie, to no niestety nie. Jesteśmy już teraz właśnie po, można powiedzieć, halvingu. Nadal, można powiedzieć, utrzymuje się ten hash rate pomiędzy tymi 3 nacjami, tak jak się utrzymywał do tej pory, więc tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło, no ale czas właśnie pokaże, co będzie się działo dalej. Czy Bitcoin będzie faktycznie za chwilę za 20 tysięcy dolarów, czy nie? To poruszę na pewno, jak powrócę. A tutaj jeszcze Wam zostawię na końcu w opisach, co możecie śledzić i jakie filmy możecie zobaczyć. Na pewno można śledzić White House i tą panią, o której tutaj mówiłem, która świetnie, jeżeli ona, chyba nawet Bentin też o tym mówił, jeżeli ona by była prezydentem nawet, może tutaj świetnie sobie w tym poradzić, bo ma świetne riposty do reporterów, można powiedzieć, a często reporterzy zadają takie pytania, że jedno słowo źle i jest wykorzystane na koniec, na drugi dzień. Ona jest tak świetnie przygotowana do tego, od tej strony właśnie, żeby tutaj przedstawiać prezydenta. Zobaczmy. O, X22 report możecie sobie oglądać z drugiej strony, też Wam nie zaszkodzi. I te filmy koniecznie. Czyli tutaj o Obamie, nie wiem, czy słyszeliście, że tak naprawdę pochodził z Kenii i nigdy nie powinien zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale może nie wszyscy o tym wiedzą. I połączeniem tego wszystkiego tutaj mamy Good Lions Films. Zapraszam do tego filmu, bo tu jest naprawdę świetny film, który pokazuje, co się działo od samego początku, kto jest tak naprawdę ojcem Obamy,
więc można sobie zobaczyć, jak to się łączy prawdopodobnie. No, nie będę uprzedzał faktów. Oprócz tego zapraszam też na Pedogate, który jest związany z tym, co się dzieje teraz, czyli Mofy Budda, który dodał film na temat jednej strony, która miała tutaj zdjęcia niestety nieciekawe, jakie to jest powiązanie z tym, co się dzieje, też przeciwko. Tutaj mamy też Pedogate Toma Hanksa i nowe informacje na temat, które wyszły, tego, co mogło się tutaj dziać też z różnymi zaginięciami, jakich przypadków tutaj możecie się dowiedzieć dalej. Mamy też oczywiście całe filmy, jak tutaj Multi Buddha, cały ten kanał zapraszam. A żeby jeszcze śledzić na Twitterze, to te zamieszki, które teraz się dzieją, są w epicentrum Obamagate. Czyli jeżeli sobie wpiszecie na Twitterze, tak jak ja tutaj wpisuję Obamagate, dowiecie się troszeczkę więcej na temat tego, co się właśnie dzieje. Właśnie się odbywa sprawa sądowa Hillary Clinton o jej maile, które mogły być powiązane oczywiście z Pizzagate, czyli z tym, co się dzieje wokół uprowadzeń dzieci, nie tylko, sprzedaży różnych ważnych informacji za granicę, sprzedaży tak naprawdę Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Też tutaj będzie informacja na temat Obamy i zdrady kraju, więc warto sobie to śledzić. Potem możecie też śledzić IET 17, tutaj właśnie jest na Twitterze z drugiej strony ekipy Rescue the Children. No i na końcu też oczywiście QPAP, też dodam linka tego, co się tutaj dzieje. No i pamiętajcie o jednym, że oni tak naprawdę chcą was podzielonych. Chcą tak naprawdę walk, wojny pomiędzy kolorem skóry czy rasy, podziału klasy, czy tak samo religii, jeżeli chodzi o polityczne, też tutaj różne wizje. A pamiętajcie, że najważniejsze, żeby trzymać się mocno dla dobra Boga kraju, zostańcie razem. Zawsze razem. Więc nigdy podział, zawsze trzymajmy się razem. I te sytuacje są, tylko te sytuacje nie są pokazywane najczęściej, chociaż dzisiaj muszę przyznać, na Onecie widziałem, że gdzieś tutaj była ta informacja, więc świetnie, że też tutaj już pokazują, że na drugi dzień na przykład w Minneapolis zaczęli ludzie wychodzić na ulicę i sprzątać po tym właśnie śmietnisku. A najlepsze jest to, że najwięcej osób, które zrobiły szkód, właśnie można powiedzieć też tej Antify, która została już nazwana organizacją terrorystyczną przez Donalda Trumpa i będą z tego różne represje, a warto też zauważyć, że Antifa od dłuższego czasu jest na celowniku Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o to, skąd biorą pieniądze, więc to już lada miesiące pojawi się też do opinii publicznej, skąd dokładnie dostawali pieniądze z Antify, a już w listopadzie ludzie wybiorą, czy chcą globalizm, czy chcą nacjonalizm. Także będzie pełen wybór, mając wiele wiadomości do tej pory, które tutaj zostały przedstawione troszeczkę z jednej strony przez media, ale jest wiele kanałów, które chociaż próbują pokazać drugą stronę i w Polsce troszeczkę mniej, ale na pewno za granicą jest ich bardzo dużo. Więc na pewno będzie to ciekawe, co wybiorą ludzie w Stanach Zjednoczonych. Przypomina mi to ostatni bastion Stanów Zjednoczonych i jego ally, czyli sojusznika Wielką Brytanię z II wojny światowej, gdzie dzisiaj Wielka Brytania wybrała, czy chciała nacjonalizmu, czy globalizmu. Poszła za tym pierwszym. Tak samo w listopadzie ludzie w Stanach Zjednoczonych wybiorą, czy chcą globalizm, czy chcą nacjonalizm. I widzimy, że mamy tych samych sojuszników, tylko troszeczkę czasy się zmieniły od 1943-44 roku, gdzie też mieliśmy globalizm w nieco innej formie oczywiście i pod inną nazwą i na pewno bardziej złowrogą, ale takie déjà vu mi się pojawiło, a ludzie już wybrali w przypadku Wielkiej Brytanii, a co się wydarzy w przypadku Stanów Zjednoczonych,
Tak jak mówiłem, listopad oceni wszystko. Ja bym sobie życzył tylko jednego, żeby media przedstawiały dwie strony i były forum publicznym. Tak jak tutaj zaczynaliśmy tą audycję, gdzie przedstawione są dwie strony płotu i wtedy każdy może spokojnie sobie tutaj wybrać. Czy to jest związane ze światem krypto? O tak. Czy to jest związane z Bitcoinem? Na pewno. O tym będziemy mówić już jak Feniks powróci. Zobaczymy, co się wydarzy. W takim bądź razie życzę wam wspaniałego dnia. Tęsknię i wracam do tego, co robiłem. I będę oczywiście tutaj już niedługo. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem. The problem that bothers me, you says black lives matter. I've worked here part-time. Plus, I'm a part owner of this store. You said black lives matter. Why don't you choke me? I'm black. Tell him, sister. Look what you did to my store. Tell him, sister. No! Look what you did to my store. Tell him, sister. That's my, because I got they back. These are my dudes right here. Good men. Look at the things you've done. Good men. Look. The black lives matter. We've been here all night cleaning up. All night cleaning. And you got black people standing right here with them. Black tell people. Tell me. That's right. Black lives matter. Exactly. You lied. You wanted to loot the store. You needed money. Get a job like I do. Stop stealing. This is the neighborhood. We're trying to build it up and you tearing it down.